Dzień dobry Państwu, witamy w programie Sejmik na Ostro. W studio Krzysztof Maj, wicemarszałek województwa dolnośląskiego, no i jeszcze niedawno kandydat do Sejmu z listy bezpartyjnych samorządowców. O wyborach do Sejmu zaczniemy. Dzień dobry Panie Krzysztofie. Dzień dobry Panie redaktorze, dzień dobry Państwu. Panie Marszałku, dostaliście łomot, można chyba brutalnie powiedzieć, w wyborach do Sejmu. Patrzę się na wyniki 1,9%, no to trudno to skomentować inaczej niż, że chyba niedosyt. No, sejmik, a Sejm to dwie różnice. Było wielu kandydatów z sejmiku do polskiego parlamentu. Dostał się do Senatu pan Marek Zawiła, jeden z naszych dolnośląskich radnych, więc ten przeskok widać, a było kandydujących znacznie więcej, więc widać, że to są dwa różne światy, polityka samorządowa i polityka rządowa. To prawda, jako bezpartyjni samorządowcy nie dostaliśmy się do Sejmu, no, ale też dlatego, że bardzo mało było o nas w mediach centralnych, a to widać, jest duży klucz. Właśnie pod koniec kampanii dopiero zostaliście zauważeni przez te duże telewizje, prawda, przez duże gazety. Myślę, że pewnie jakbyście wcześniej byli odnotowani chociażby w sondażach, to wynik byłby lepszy, ale pan, można powiedzieć, osiągnął sukces, niezły występ w debacie w TVP i to był szeroko komentowany występ. To nie tak, że ja sobie tak myślę, mówię, że Krzysiek ma dobry występ, tylko szeroko komentowany, pozytywny występ pana. Pan zdobył też, co by nie mówić, sporą liczbę głosów i to chyba daje, no to jest taki chyba dobry prognostyk przed kolejnymi wyborami dla pana. Bardzo dziękuję za tę opinię. Ja byłem reprezentantem naszego środowiska w tej debacie i to był pierwszy raz, kiedy widzowie Telewizji Polskiej usłyszeli o bezpartyjnych samorządowcach, bo Telewizja Polska blokowała informacje o nas. Podobnie na ostatnie 3 tygodnie kampanii uczynił TVN, więc no, mieliśmy trudniej, ale szanowni państwo, ponad 1 000 000 głosów do Senatu na naszych kandydatów. Dwóch o mały włos, jeden przegrał z PiS-em, drugi przegrał z kandydatem Paktu Synackiego o 2600 głosów, czyli niecały 1%. To jest dobry wynik. 400 ponad tysięcy głosów do parlamentu przy dwóch dużych spolaryzowanych walcach to jest niesamowicie trudna kampania. Tym bardziej, że my postanowiliśmy, że nie będziemy nikogo atakować, nikogo walczyć. No a jak widać, media lubią jednak, jak ktoś kogoś obraża, ktoś kogoś atakuje. Wytrzymaliśmy do końca w naszym postanowieniu. Nie dało to rezultatu, ale no tacy jesteśmy. Nie będziemy się chcieli włączać w wojnę polsko-polską. Teraz kibicujemy temu, aby się stworzył rząd po jednej lub drugiej stronie. Widać, że opozycja demokratyczna, która dzisiaj ma więcej w parlamencie, ale jednak najwięcej głosów ma PiS i nie wiemy, jaki będzie dzisiaj scenariusz tych dalszych kroków. Oby nie było przyspieszonych wyborów, bo Polska już tego nie zniesie. Polska może tego faktycznie nie znieść, bo ta agresja, która nastąpiła w narodzie, no była przerażająca. Rozmawialiśmy zresztą o tym, że nawet tutaj w studiu, że nawet rodziny się kłócą między sobą, bo jedni za PiS-em, drudzy za Platformą. No ale trzecią drogą, że tak powiem, wyborcy poszli, to głosując na właśnie nomen omen trzecią drogę, nie na bezpartyjnych samorządowców. Zabrakło chyba jednak właśnie emocji waszej kampanii, takiego no, ofensywnego podejścia do wyborów. Być może emocji, nie chcieliśmy tych złych emocji pokazywać, atakować innych, a dobre emocje się mniej sprzedają. No i obecności w mediach, trzecia droga była stale obecna. Szymon Hołownia, lider trzeciej drogi, jest byłym dziennikarzem, zna się z wieloma środowiskami, było łatwiej, ale my nie płaczemy, my naprawdę stworzyliśmy fajną drużynę, atmosfera wieczoru wyborczego pomimo braku awansu do ekstraklasy, czyli do parlamentu, była niesamowita, bo to przyjaźnie, znajomości, kontakty w całej Polsce i patrzymy z perspektywą na przyszłe wybory samorządowe, te, które nam są po prostu bliższe. I tak jak zacząłem tego, sejmik, a sejm to różnica, my się bardzo dobrze czujemy lokalnie i być może taka jest nasza rola. No właśnie, nie boi się pan teraz, że no ten słaby wynik w wyborach do Sejmu przełoży się na słabszy wynik w wyborach do sejmiku, no bo wybory do sejmiku, nadchodzące wybory, bo będą, zdaje się, w kwietniu przyszłego roku, to będzie troszeczkę walka o śmierć i życie w waszym wykonaniu. Ale my nie walczymy o śmierć i życie, my oferujemy pewnego rodzaju rozwiązania, mamy przykłady. Powiedział pan o indywidualnych przypadkach, że dobry wynik. O mnie też pan tak powiedział. My budujemy. No tak, tam jeszcze drugie miejsce pani starosta Matusiak z Trzebnicy, ponad 3000 głosów. No, robi wrażenie. Oczywiście miałaby mandat na pewno, gdyby to była inna lista. Natomiast jedną rzecz chciałem zauważyć.
Mamy mnóstwo lokalnych liderów w Polsce rozproszonych, nie mamy jednego centralnego, co jest dla mediów łatwiejsze, żeby dzwonić i komentować na bieżąco. Jestem przekonany, że ta lokalność w naszym przypadku pokazuje, że my jesteśmy blisko ludzi, to o co chodzi w wyborach samorządowych. Więc prawda jest taka, że trzeba zweryfikować jakby narzędzia komunikacji, sposób dotarcia, ale też wybory samorządowe mają inny charakter i z taką perspektywą myślimy dzisiaj. Tak naprawdę cieszę się, że była duża frekwencja, że wygrała demokracja i naprawdę kibicuję, żeby rząd się stworzył w Polsce, żebyśmy nie mieli przyspieszonych wyborów, bo to jest naprawdę, dzisiaj trzeba ostudzić emocje, to co apelowaliśmy od lat. Zgadzam się z panem tutaj co do Joty. Panie Krzysztofie, wybory samorządowe za pasem. Na pewno startujecie do sejmiku województwa siłą rzeczy. Do wszystkich szczebli samorządu, do rad gmin, do rad powiatów, do sejmików wojewódzkich. To na pewno taka deklaracja już jest ogólnopolską. Czyli ogólnopolsko? Tak, tak. Wszystkie nasze federacyjne struktury z różnych województw mówią, że chcą startować we wszystkich szczeblach samorządu. A we Wrocławiu jak będzie? Lista do Rady Miejskiej, kandydat na prezydenta? No bo mówiło się przecież, że pan będzie kandydatem na prezydenta. Na pewno będziemy wystawiać i kandydata na prezydenta i na pewno będziemy wystawiać listę do Rady Miejskiej, do okolicznych samorządów. Kto będzie kandydatem? No pan, wiadomo. To jest nieprzesądzone i to... Pan, a jak nie pan, to kto? Jakby pan miał wskazać jakiegoś innego kandydata. Pan jest jednym z wielu redaktorów, którzy o to pytają, a ja mówiłem, że najpierw są wybory parlamentarne, a samorządowe, jak będą ogłoszone i będziemy ich bliżej, to będziemy to komentować. My naprawdę dyskutujemy wewnątrz najpierw, a potem na zewnątrz. No dobrze, ale to jakby pan mógł pochwalić kolegę albo koleżankę. Kto mógłby być kandydatem na prezydenta, nie licząc pana? No my wspaniałe wyniki Gai Tyralskiej i Jurka Michalaka, którzy zdobyli do Senatu. Kilkadziesiąt tysięcy głosów każdy z nich. Więc tylko to jest dyskusja o tym, jakiego prezydenta potrzebuje Wrocław, a nie kto z naszego grona byłby najlepszy. I to jest kwestia dyskusji, jakie wyzwania będą stały przed Wrocławiem, a to zobaczymy potem, jak się uchwali rząd też, ustanowi rząd. Dobrze, to jakiego prezydenta potrzebuje Wrocław? Prezydenta, który godzi wszystkich i stara się rozumieć mieszkańców i też skupia się na rozwiązywaniu spraw miejskich, mniej wchodzi w politykę krajową. Tak jak to kiedyś robił Rafał Dudkiewicz, naprawdę potrafił godzić ogień z wodą. To prawda, Jacek Sutryk tego nie potrafi, według pana? Będzie kampania wyborcza, będziemy się na ten temat wypowiadać. Dobrze, przejdźmy do sejmiku, ale zostajmy przy wyborach. Będziecie współrządzić nadal województwem po kolejnych wyborach samorządowych? Jestem przekonany, że tak, bo dobrze to wychodzi. Marszałek Przybylski jest taką gwarancją dialogu z wszystkimi. Przypomnę, był pewien kryzys, duża polityka. Mówiliśmy, że kampania wyborcza zeszła do sejmików, był pad w postaci zmian budżetowych dla mieszkańców. Pomimo tego pada, pomimo kampanii, pan marszałek spotkał się z wszystkimi klubami, zmiany w budżecie przeszły, więc jest takim przykładem, że warto rozmawiać i warto udyskutować, wspierać się, ale na końcu trzeba rozwiązanie znaleźć i on doskonale to potrafi. Czy marszałek Przybylski kończy polityczną karierę? Wiem, że powinienem się go zapytać o to osobiście, ale nie miałem ostatnio okazji się widzieć. Nie słyszałem takich planów. Czy będzie startował w wyborach? Uważam, że to doświadczenie marszałka Przybylskiego jest cenne, zwłaszcza w samorządzie, tak jak mówię, gdzie dużo się dyskutuje, dużo się spiera, ale na końcu jest rozwiązanie, które jest dla mieszkańców. Panie Krzysztofie, to proszę powiedzieć w takim razie, bo zostało pół roku plus minus do końca waszej kadencji. Co jeszcze chcecie zrobić w ciągu tych najbliższych miesięcy? Czy jest w ogóle szansa na to, żeby zrobić coś spektakularnego na Dolnym Śląsku? No, spektakularne rzeczy dzieją się jakby od pierwszego dnia, więc ciągłe rozwijanie kolei, które są naprawdę w regionach... Plan Wilda. Pan przestanie żartować. To jest ale tak to się nazywało, no ale dobra. Kontynuacja pewnych założeń od 15 lat i 10 lat jest pan marszałek i ciągle to kontynuuje, rozwija. Pan marszałek Meryda za to dokładnie odpowiada przez ostatnie 5 lat. Budowa szpitala onkologicznego, duża inwestycja, która jest... Na jakim to jest etapie? No, jest już etap projektowania. Mhm. Zaprojektuj, zbuduj. Zaprojektuj, wybuduj, okay. Tak. Mhm. Więc już po wielu latach projektowania, dyskutowania jest rozstrzygnięty przetarg, po wszystkich procedurach, odwołaniach. Podpisywaliśmy umowę pół roku temu i to będzie projektowanie, dużo uzgodnień jest wykonanych, więc to jest bardzo duża inwestycja. Ona będzie trwała jeszcze kilka lat, ale to jest duży prognostyk. A wbicie pierwszej łopaty kiedy? Tak plus minus, no bo projektujemy, to pewnie potrwa naście miesięcy. Ja jestem zwolennikiem unikania takich przecinania i wbijania łopat.
najważniejszy jest efekt, myślę, że to jest, nie pamiętam dokładnie teraz, ale 3,5 roku chyba jeszcze zostało, żeby szpital był już oddany do użytku. To jest ogromna inwestycja, ogromnie potrzebna. Budują się szpitale psychiatryczne na Dolnym Śląsku, które jeszcze są w ramach środków unijnych i zamyka się perspektywa unijna i otwierają się nowe nabory. I to jest, tak jakbym powiedział, rozproszony sukces całego Dolnego Śląska, bo te środki unijne, początkowo małe, dzisiaj są na bardzo dużym poziomie, są teraz wdrażane, plus FST dla subregionu wałbrzyskiego. To jest te pieniądze, które poruszą gospodarkę, bo przypomnę, wciąż czekamy na KPO rządowe. Nowy rząd, mam nadzieję, odmrozi to szybko. Pan premier Tusk obiecał, że to szybko się znajdzie, więc... Pan premier Tusk obiecał, to będzie dodatkowy zastrzyk finansowy. Pierwszy dzień po wyborach poleci odblokować i nie poleciał. Ale no to powiedzmy, że może ma prawo też odpocząć. To jeszcze nie czepiajmy premiera Tuska, że od razu po kampanii nie poleciał. Jeszcze nie ma do tego chyba nawet mandatu posła, bo PKW dzisiaj dopiero ogłasza wyniki wyborów. No dobra, to faktycznie, no ale to mógł tego nie obiecywać w takim razie. No ale okej, to umówmy się, że to była przenośna. To jest przenośna, że pierwszy dzień. To już, proszę się też nie czepiać tak wszystkich za nieprecyzyjne zwroty. To już bardziej chodziło o pewien symbol, że tuż po wyborach odblokujemy KPO, więc liczę na to. Oby się udało, bo to są przecież to jest fortuna, gigantyczne pieniądze również dla Dolnego Śląska. Czego się nie udało zrobić? Tak już troszeczkę podsumowując kampanię. Czego się nie udało zrobić? Przepraszam, kadencję. Czego się nie udało zrobić? No, nie udało się rozbudować opery, ale złożyliśmy wniosek na ogromne pieniądze do Feniksa tak zwanego, czyli programu również unijnego, którym zarządza Ministerstwo Kultury. To ma być ta scena letnia tam z tyłu, tak? Scena letnia z tyłu, zaplecze, ułatwienie, sale prób i taka ważne? Otwarta część, tak, bardzo ważne. Proszę pamiętać, że to jest piękna reprezentacyjna część Wrocławia, która stoi troszkę zahaszczona. Tam jest dzisiaj taki parking, który nie wiadomo, czy się ma remontować, czy tak. Więc to będzie dopełnienie Placu Wolności, Narodowego Forum Muzyki, Opery. No, no, centrum jednak jest reprezentacyjne i to jest bardzo ważne, ale to też będzie opera otwarta dla ludzi. Tego się nie udało. Ciągle kończymy rewitalizację wielu linii kolejowych. Nie wszystkie się udaje. PLK ma pewne opóźnienia, więc część rzeczy bierzemy na swój garb i to są rzeczy, które myślę, że jeszcze jest pół roku, żeby pewne rzeczy dokończyć lub przynajmniej w stopniu zaawansowanym pozostawić na koniec kadencji, a kontynuować, mam nadzieję, w przyszłym. Nie boi się pan, że się wam koalicja rozpadnie, idąc tropem, że tak powiem, no, wyników wyborczych, tak? Koalicja Obywatelska pokazała siłę w skali kraju. Podejrzewam, że będą was kusić, żebyście przeszli, zostawili PiS i przeszli do nich. Jestem głęboko przekonany, że pan marszałek Przybylski jest doskonałym samorządowcem i będzie prowadził zarząd województwa dobrze dla mieszkańców Dolnego Śląska. No to jest pana deklaracja gotowości do tego, żeby rozpocząć rozmowę o zmianie koalicjanta. Panie redaktorze, ja myślę, że polityka jest rzeczą subtelną i pan marszałek wie, co ma robić. No dobrze, tutaj w takim razie stawiamy kropkę. Dziękujemy państwu bardzo. Krzysztof Maj, Zarząd Województwa Dolnośląskiego. Do widzenia. Dziękuję państwu i dziękuję za wszystkie głosy.